Eksperci biją na alarm. Sytuacja na rynku kancelarii odszkodowawczych, nierzadko obsługujących także sprawy frankowe, to patologia. Kancelarii odszkodowawczej nie musi prowadzić adwokat lub radca prawny, ani nawet osoba posiadająca wykształcenia prawniczego. Właścicielem może zostać osoba bez matury, karana albo sprzedająca wcześniej kredyty we frankach. Ogromnym problemem są nagminne przypadki opóźnień w wypłacie odszkodowań pozyskiwanych od ubezpieczycieli. Problemy z odzyskiwaniem należności mogą mieć także frankowicze korzystający z usług tego typu pseudokancelarii. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określające się mianem kancelarii odszkodowawczych, windykacyjnych czy frankowych, nie są objęte żadnymi regulacjami prawnymi, ani też systemem gwarantowania. Środowisko prawników reprezentowane przez Naczelną Radę Adwokacką zgłosiło do Prezydenta Rzeczypospolitej, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu projekt ustawy, która pozwoliłaby uregulować zasady świadczenia pomocy prawnej. O tym, jak groźne może być korzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, przekonali się niedawno klienci spółki jednego z liderów na krajowym rynku odszkodowań. W dodatku spółka notowana na GPW. W połowie października 2022 roku owa spółka zgłosiła do sądu dwa wnioski. O restrukturyzację, sanację oraz o upadłość, na wypadek gdyby proces restrukturyzacji się nie powiódł. Przy wyborze kancelarii do obsługi swojej sprawy frankowej trzeba zachować dużą czujność. Los wspomnianej kancelarii odszkodowawczej mogą podzielić inne spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oferujące pomoc frankowiczom, nawet te duże i z pozoru wyglądające na bezpieczne. Sytuacja na rynku kancelarii odszkodowawczej odbiega od wszelkich norm i wszystko może się zdarzyć. Czym powinni kierować się frankowicze przy wyborze kancelarii do obsługi swojej sprawy? Wybierać tylko spośród kancelarii prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych. Ograniczyć wybór do kancelarii wyspecjalizowanych wyłącznie w sprawach frankowych. Najlepsze kancelarie frankowe mają na koncie blisko 500 wygranych spraw dotyczących kredytów we franku szwajcarskim. Nie korzystać z usług spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kancelarii odszkodowawczych. Oraz nie kierować się wyłącznie niską ceną usługi lub brakiem opłat wstępnych i unikać poprowadzenia sprawy za 0 zł, gdyż na koniec przyjdzie zapłacić prowizję w wysokości kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych.